Siemaneczko, z tej strony Szybki Banan i witam Was na serwerze mindfox.pl. Tym razem będę Wam przedstawiał nową mapę, którą stworzyłem tutaj dla Was specjalnie. Już tutaj gracze zaczęli budować, co prawda ja wszedłem w trakcie gry. Jest to mapa, którą mamy szansę wylosować w trakcie grania w dowolnym trybie na serwerze Mindfox, Main Server czy Royal Craft. Podstawową mapę znacie, zapewne już nieraz graliście w Wojowników Potwory. I ten tryb Wam się tam na pewno bardzo podoba, bo widzę to po ruchu na serwerach. Przyzwałem sobie Vortexa, przelecę troszeczkę mapę i zaprezentuję Wam, jak ona wygląda. Ludzie już tutaj rozkopali strasznie, tutaj mamy świątynię, tą świątynię będziemy musieli chronić. To jest główne wejście, główny wjazd do naszego zamku. Jak widać, do ataku potworów jeszcze 160 sekund, to ja może szybko zaprezentuję Wam, jak to wygląda. Może sobie włączę latanie, żeby pokazać Wam troszeczkę mapy. Jak widzicie tutaj, o, z tego miejsca wyskakują potwory. Już tutaj czekają na atak. Ci, co zginęli. 44 wojowników mamy w drużynie. No, jak widzicie, już niezłe wieże pobudowali. Obronne. No i zobaczymy, jak to pójdzie. Ja teraz zagram razem z nimi. Będę grał uczciwie. Zaraz wyłączę tego flya. Przeleciałem tylko po to, żeby pokazać Wam tą mapę, jak ona wygląda. Tu jest świątynia oczywiście. I tutaj jest też, o, zestaw broni, które możemy na początku zebrać. Oraz tam jest też miejsce, w którym można skraftować sobie, powiedzmy, smocze set. Zaraz Wam pokażę. Jest tutaj też super zasób minerałów. Za sekundę Wam też to pokażę. Idziemy w górę i zobaczcie, ile tego złota tutaj jest. Złota co niemiara. Tylko kopać. Kilofy w dłoń. Wykupujemy sobie złoto. 10 sztabek najlepiej. Zrobię smoczy set sobie od razu. Ok, mam 10 sztabek, więc tak. Biegniemy. Kładziemy stół rzemieślniczy, wkładamy sztabki, wyciągamy złoty blok. I teraz złoty blok zanosimy na tłok. A tłoki mamy tutaj. Kładę sobie złoty blok, rozwalam go i voila, wypadła nam zbroja. Teraz klikamy na nią prawym i dostaliśmy cały smoczy set. Ok, ale ja smoczego setu nie będę zakładał, ja sobie przywołam emerald, łuk, miecz, cały zestaw sobie przywołam, inferno, nowa nasza różdżka, którą ostatnio prezentowałem. I zrobię sobie malutki porządek. Jeszcze róg przywołam w sumie. No i dobra, i z takim sprzętem można grać. Jeszcze sobie podgłośnię głos, bo mam w sumie praktycznie wyciszony. Ile do ataku potworów zostało? Wow, 6 sekund. Dobra, to biegniemy. Którędy to? Tamtędy. Mam nadzieję, że spodoba Wam się ta mapa. Jest na pewno zupełnie inna niż wcześniejsza. Wprowadziłem też zmiany na wcześniejszej mapie. Tam było dużo gravelu do wykopania, czyli żwiru. Sprawiłem, że jeśli się wykopuje żwir, to się dostaje cobblestone'a podczas wykopywania go. Dzięki temu klasy, które nie mają zbyt dużo surowców budowniczych, będą sobie w stanie na początku gry takie surowce przygotować. Oj, kolego, przeszkadzasz mu. Ktoś sobie tam sadzisz nasionka, a ty go tak bezczelnie. Miłością cię zaatakujemy, miłością. Dobra, potwory już atakują, więc pora chronić świątynię. Czemu tutaj taka dziura? To jest niedopuszczalne. Oho, i zaczęło się. No to lecimy z koksem. Boom. Aha, jedna też ważna rzecz. Ta różdżka, którą właśnie prezentowałem, Inferno, ona działa wyłącznie na graczy. Na takie potworki zwykłe nie zadziała. Dlatego je trzeba zabić ręcznie. Tun, tun, tun. Atak miłością.
Jak to brzmi. Dobra, ten czar to jest zauroczenie. A ten drugi, pyk, o nie trafiłem. Ten drugi to jest... no już wam mówię, deszcz meteorytów. Dobra, bierzemy broń w dłoń i zaczynamy. Jeszcze spokojnie, 15 dopiero potworów. Ale jak widzicie, ich liczba powoli rośnie. Już 17. No i nie jestem przyzwyczajony. Nie jestem przyzwyczajony do tej różdżki. Wcześniej Vortex wyglądał tak, jak teraz wygląda różdżka Inferno. Ale zmieniłem to. No, powiedzcie sami, no, ten wygląd bardziej pasuje do różdżki, która jest różdżką magów ciemności i, no, i strzela przede wszystkim ogniem. No, powiedzmy sobie, ta różdżka jako różdżka ognista, no, średnio się prezentuje. Tutaj atak magmy będzie na pewno, o, pięknie, bardziej efektowny. Dun, 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 dun. O nie. Uj, już tam nam do bazy wbili. Zaraz to ogarniemy. O, nieźle atakują. Dobra. Te liany rozwalimy, żeby nam nikt tutaj się nie wkradał. Od razu sobie trochę strzał zrobiliśmy. Pyk. Pyk. Na wylot dwóch przebiło, pięknie. O kurcze, wchodzą nam do bazy. Nie ma. Wypad, jeden z drugim. Jeszcze pają. A, powolutku. Już, jak widzicie, zombiaków już jest połowa drużyny naszej. A nawet i więcej. W sumie nie tylko zombiaków, potworów. Teraz jeszcze stworzę jakiś efekt dźwiękowy podczas ataku tą różdżką. No bo sami widzicie, strzelam na przykład Vortexem. To się słyszy. O, strzał kuli ognia. No a jak strzelam tą różdżką Inferno, to tak cichutko jest. Ja coś wymyślę, żeby to jakoś ładnie wyglądało. Pum, 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 pum. Na razie ten Vortex i ta nowa mapa jest dostępna na serwerze mindfox.pl, ale myślę, że wieczorem dzisiaj albo w nocy zainstalują ją również na Royal Craftie oraz main serwerze. Boom. Płoni. Dobra, szkoda, że w linii się nie ustawili, to bym ich wszystkich wsiąnął. O, dwóch poszło. I trzeci też. Kurde, nie jestem przyzwyczajony, chciałem Vortexa użyć, żeby uciec, ale... Aj! Słabiutko. Róg. I uciekamy. Kurde, wołanie się do nas. Co prawda ściana w nią umocniałem. Jakoś się specjalnie nie starałem akurat w tej walce wygrać. Chciałem po prostu wam zaprezentować tą mapę. Ale spróbujemy jeszcze. O, wzmocnić ściany. Zobaczę, jak tam w świątyni się dzieje. Odleciał w kosmos. Oj, świątynię rozwalają. Zobaczcie, już 50%. Zobaczę, czy z góry czasem ktoś nie atakuje jej. O, właśnie, tutaj się schowali. Oj, tam jeszcze coś bije. Albo i nie. Dobra, ja sobie miksturki przygotuję.
lekko się wyleczymy. Wypad, szkielecie mój. Wyskoczymy na, na górę. Znaczy ja już wiem, w czym problem, ale zaraz to rozwiążę. Generalnie nie powinno być tego kominu, ja chciałem, żeby nikt nie mógł chodzić kominami i potwory powinny... O kurcze! To był golem. Jak widzieliście, atak golema jest bardzo mocny, ponieważ zginąłem błyskawicznie, chociaż miałem sporo życia. O, Endermana mam. O, i coś wam pokażę Endermanem od razu. I jeśli jeszcze gra się nie skończy, chociaż już 25%. Teleportacja. Okej, przenieśliśmy się i popatrzcie, mam tutaj takie coś, stwórz lub zasil portal. Klikam prawym. A, i portal już istnieje. Jeszcze telefon mi dzwoni. Teraz nie będę odbierał, za chwilę oddzwonię. No generalnie potwory za chwilę świątynię rozwalą, więc to już będzie koniec tego odcinka. Mimo wszystko sądzę, że była to dobra prezentacja. Pokazałem wam kilka zakamarków, zakątków tej mapy. A o to mi generalnie głównie chodziło. No nic, pozostaje mi chyba was zaprosić na serwer i przetestować ją samemu. Jeśli ewentualnie znajdziecie jakieś bugi, czy jakieś niedopracowania, niedociągnięcia, to będę wam bardzo wdzięczny za zgłoszenie tego w komentarzach lub na prywatnej wiadomości. Na pewno wszystkie błędy od razu wyeliminuję. Jeśli macie również jakieś sugestie odnośnie trybu, to możecie się z nimi ze mną podzielić. No, przede wszystkim, jeśli macie również jakieś pytania, to zadajcie je w komentarzach, a na pewno postaram się w jakimś odcinku na nie odpowiedzieć. Jeśli tych pytań byłoby bardzo dużo, no to postarałbym się nakręcić specjalny odcinek, w którym odpowiedziałbym na wszystkie zagwozdki. Dobra, my się jeszcze wstniemy tutaj na samą górę. Zobaczymy, jak ta świątynia wygląda. Oj, tutaj już jest masa potworów. Masa. O, i jest tutaj też ten golem, który nas zabił. Golem to jest kozak, nie? On jest bardzo silny. Okej, okay. No i potwory wygrały. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał, że ta nowa mapa wam przypadnie naprawdę do gustu. No i generalnie to będzie wszystko. No, chciałem wam tylko powiedzieć o tej nowości, którą wprowadziłem specjalnie dla was. I to by było wszystko. Tak więc do zobaczenia na serwerze. Trzymajcie się, pozdrawiam was. Szybki banan.